podstawczaków na przykładzie pieczarki. Charakterystyka podstawczaków na przykładzie pieczarki. Czy ona jest bardzo rozbudowana? Jaka ona jest? Jak to się dzieje? Jest to grzywnia wielokomórkowa. Dobrze. Czyli grzywnia pieczarki zbudowana jest ze strzępek wielokomórkowych. Jest saprofitem. Pieczarka jest saprofitem. Żywi się martwą materią organiczną. My się głównie zajmiemy rozmnożeniem się pieczarki. I teraz, moi drodzy, tak. Brak gametambiów, czyli pieczarka nie wytwarza lęgni plemni. Brak u nich jest właśnie gametambiów. Te strzępki z czego powstają? Stachabloidalne strzępki z czego powstają? Zarodnicze. Czyli napiszmy sobie, że strzępki powstają. Dobrze, powstaje grzywnia z jądrami sprzężonymi. Czy pamiętacie, jak zwie się taka grzywnia z jądrami sprzężonymi? Grzywnia dikariotyczna. Grzywnia dikariotyczna. W glebie cały... I w wyniku kariogamii powstaje jądro zygotyczne, diploidalne jądro zygotyczne. Haploidalne jądra potomne. I teraz, moi drodzy, te haploidalne jądra.